Cześć, jestem Juni. Jestem Kos. I dziś będziemy opowiadać o księżniczkach Disneya. O księżniczkach Disneya wszyscy słyszeli, chcąc czy nie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Disney ma swoje oficjalne księżniczki. Disney Princess to franczyza mediowa, która została stworzona jako support i wsparcie dla słynnych księżniczek Disneya. Znana również jako Princess Line, która jest nazwą serii zabawek. Twórcą oraz inicjatorem tej marki jest Andy Mooney, który został zatrudniony w dziale marketingowym Disneya w grudniu 1999 roku. Wcześniej pracował również w dziale marketingowym, jednak w firmie Nike, która produkuje w tym momencie buty i adidasy. Podczas swojej wizyty na występie Disney on Ice, czyli Disney na lodzie, zauważył, że wiele dziewcząt ma na sobie stroje księżniczek Disneya, które były wykonane własnoręcznie, prawdopodobnie przez rodziców i nie są autoryzowanym merchem Disneya. Merch, od angielskiego merchandise, oznacza po prostu towar sprzedażowy, najczęściej pod daną flagą danej organizacji. Postanowił wtedy stworzyć markę Disney Princess, która miała za zadanie wspierać sprzedażowo oraz wizerunkowo inne księżniczki Disneya. Polegało to na tym, że nawet jeśli jedna z księżniczek w tym czasie była mniej popularna niż reszta, pozostałe księżniczki podciągały ją do góry, żeby pozostawały wszystkie na podobnym poziomie. Mimo że Disney posiada wiele produkcji, w których możemy nie pamiętać lub ich najzwyczajniej nie znać, tylko 12 z księżniczek jest oficjalnych, chociaż chodzą słuchy, że niedługo ma być koronacja kolejnej księżniczki, ale to za chwileczkę. Jak wygląda taka koronacja? Jest to robione w Disneylandzie. Jest wielka parada na cześć danej księżniczki. Później na głównej scenie w Disneylandzie ustawiają się z tyłu wszystkie księżniczki. Naprzód wychodzi ta główna, która ma być koronowana i w ten sposób zostaje na tle środku, tak jakby Disneylandu, na tej scenie koronowana przy tłumie ludzi. Jest to nagrywane, można sobie zobaczyć to na YouTubie. Jednak jakie są warunki dołączenia tej wspaniałej sekty zwaną marką Disney Princess? Główne zasady są trzy. Należy spełnić je wszystkie, aby zostać oficjalną księżniczką i wstąpić do uroczego stowarzyszenia, jakim jest ta marka. Pierwszym jest pochodzenie. Księżniczki Disneya oczywiście muszą pochodzić z królewskiego rodu, ewentualnie wmężyć się. Wiem, że nie ma, jednak jesteśmy w Polsce, mamy takie coś nazwane słowotwórstwem i zamierzam tego bezczelnie używać zawsze, kiedy mogę. Więc, aby zostać oficjalną księżniczką Disneya, trzeba spełnić warunek zwany pochodzeniem. Czyli trzeba albo pochodzić z królewskiej rodziny, albo po prostu się w nią wrzenić, tudzież wmężyć. Jednak nie trzeba być dosłowną księżniczką albo ożenić się z księciem. Można być też córką wodza, tak jak zrobiły to Wajona i Pocahontas, albo można dokonać heroicznego czynu na wielką skalę, tak jak jedna z koronowanych księżniczek. Kolejnym jest człowieczeństwo. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, oficjalne księżniczki Disneya muszą być człowiekiem, więc postać takie jak Nala z Króla Lwa automatycznie są wykluczane. Samochodowo. Można i tak. Problem pozostaje tu też kwestia dzwoneczka oraz Arielki, ponieważ są one postaciami mitycznymi, jak Wróżka i Syrena. Jednak dzwoneczek jest postacią humanoidalną. 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 Dobrze. Tak też jest. Ariel, mimo że jest półrybą, pod koniec filmu zostaje człowiekiem, tudzież księżniczką. Trzecim warunkiem, które należy spełnić, żeby zostać oficjalną księżniczką Disneya, jest sława. Niewiasta, która ma zostać nominowana do roli oficjalnej księżniczki, musi być też główną bohaterką w swoim filmie i nie może wystąpić w sequelu. Z tego tytułu księżniczki, które pojawiły się w drugich częściach, na przykład Kira, córka Simby oraz Melodia, córka Ariel, są automatycznie wykluczone z powodu pojawienia się w sequelu. Out. Istnieje oczywiście czwarty nieoficjalny argument, który posiada największą siłę przebicia z nich wszystkich, a jest to magia pieniądza.
Dochód filmu oraz jego rozpoznawalność, tudzież potencjał marketingowy, jest najważniejszy z nich wszystkich. I on dyryguje całą zabawą oraz tym, która księżniczka zostaje nominowana, a która nie. Nawet jeśli dana księżniczka spełniała wszystkie trzy zasady, ale dochodowość to nie opłaci, może się pożegnać z oficjalnym tytułem księżniczki Disneya. Bye bye. Księżniczek, które przeszły wymagający proces całej rekrutacji, jest w tym momencie 12, tak jak już wspominaliśmy wcześniej. Na ten moment mamy to kolejno. Pierwszą jest Królewna Śnieżka, która po raz pierwszy pojawiła się w 1937. W filmie oczywiście o tym samym tytule. Dołączając do serii księżniczek Disneya, spełniała warunki takie jak pochodzenie jako księżniczka, od urodzenia, człowiek jako człowieczeństwo, tak, oraz warunek sławy jako główna bohaterka tego filmu. Drugą księżniczką jest Kopciuszek. Z debiutem w roku 1950. Pierwszy warunek został spełniony, wychodząc za księcia i zostając częścią rodziny królewskiej. Kolejne warunki również zostały spełnione bez zarzutu. Trzecią z kolei jest Aurora z filmu Śpiąca Królewna, który ukazał się w świecie w 1959 roku. Od urodzenia była księżniczką. Mimo tego, że jej kwestia w filmie ogranicza się do kilku zdań. Kwestii filmowych nie powstrzymała jej przed zostaniem oficjalną księżniczką Disneya. Dokładnie, bo była główną bohaterką, więc w sumie pieniążki się zgładzały, była sławna. Dziękuję, do widzenia. No więc właśnie. No. Następna jest Ariel, która jest czwartą oficjalną księżniczką Disneya. Pochodzi z filmu Mała Syrenka, który miał swoją premierę w roku 1989. Była syrenią księżniczką oraz główną bohaterką swojego filmu, więc mamy na spokojnie do odhaczenia już dwa warunki. Dokładnie. Ja nie wiem, czemu mam zawsze punkty. Jakby to nie są punkty, to są dwa warunki do odhaczenia. No ale wiesz, w sumie podobnie, tak jakby wartościowo, nie? Jakby angielski mi się trochę miesza, więc no, to jest problematyczne. To też. Jednak w tym momencie możemy poddać jakby pod powątpiewanie warunek człowieczeństwa, bo mimo wszystko syrena jest postacią wyglądającą jak człowiek, jednak samym człowiekiem nie jest. Myślę, że Disney po prostu puścił to tak mimochodem, tak jakby troszeczkę olał całą sprawę. No bo też pod koniec filmu jest człowiekiem, nie? Disney przymknął oko na całą sytuację, prawdopodobnie z tego powodu, że cały film był bardzo dochodowy, Mała Syrenka była bardzo popularna w swoim czasie, a pod koniec filmu Ariel zostaje człowiekiem. Bella jako tytułowa piękna, która kręciła z bestią, brawo, furas, ukazała się w 1991 roku. Pochodzenie możemy odhaczyć właśnie dzięki bestii, który okazał się księciem, Magic. Więc Bella została wcielona do rodziny królewskiej. Jest również człowiekiem, jak i główną bohaterką, więc tutaj te trzy punkty mamy odhaczone. Następną bohaterką, szóstą już w tym momencie, jest Jasmina z filmu Aladdin, która troszeczkę odwraca rolę, ponieważ to nie ona została wrzeniona do rodziny królewskiej, tylko właśnie Aladdin. Oboje są głównymi bohaterami swojego filmu, więc w tym momencie odhaczamy warunek sławy. Warunek człowieczeństwa też możemy odhaczyć. Film Aladdin został wydany w 1992 roku, czyli rok po Pięknej Bestii. Kolejną siódmą księżniczką jest Pocahontas. Pojawiła się w 1995 roku. Jest główną bohaterką swojego filmu, więc spełnia pierwszy warunek. Jest człowiekiem, więc to już mamy dwa. Jednak mam wrażenie, że warunek pochodzenia jako córki wodza został dodany właśnie ze względów na Pocahontas, żeby została tą księżniczką, bo tak to po prostu by nie mogła... To troszeczkę naciągana, no ale wiadomo, siła marketingu jest potężna. Tak, fajnie i też pieniądze. Wspomnieć, tak, siła pieniądza, magicznego pieniądza. Tak. Ale fajnie też wspomnieć, że wizerunek Pocahontas miał swój gościnny występ w trzeciej części Aladdina, Aladdin Król Złodziei, kiedy Jim wyskakiwał z samolotu, w pewnym momencie krzyknął Pocahontas, wyskakując ubrany w jej sukienkę. Magic. Miły szczegół. Kolejna jest Mulan, która ukazała się w roku 1998. Ukazała się w kinach na całym świecie i moim zdaniem jest jedną z najbardziej hardkorowych księżniczek Disneya. Bo nie leci do księcia.
Może nawet nie dlatego, że nie leci od razu do księcia. Jest najbardziej hardkorowa z tego prostego powodu, że ma największy kill cooldown ze wszystkich innych księżniczek. Zabiła co najmniej kilka tysięcy osób. Nie wiem, czy pamiętacie słynną bitwę w górach, kiedy zamiast strzelić w wodza hunów, strzeliła prosto w górę, powodując wielką lawinę, która zabiła prawie całe wojska hunów. Niesamowite. Następnie ocaliła cesarza, ocalając przy tym całe Chiny, co pozwala ją kwalifikować do czynu heroicznego na wielką skalę. Tym sposobem Mulan jakby odhacza sobie warunek pochodzenia, który prawdopodobnie też został dodany, głównie z jej powodu, jednak to było na tyle epickie, że ja mogę się zgodzić. Człowiekiem również jest, jest również główną bohaterką swojego filmu, więc na spokojnie mogła zostać koronowana jako oficjalna księżniczka Disneya. Yeah. Kolejną księżniczką jest Tiana, jest główną bohaterką filmu Księżniczka i Żaba, który pojawił się w roku 2009. Mimo że tytuł sugeruje nam, że Tiana jest księżniczką z samego początku, wcale tak nie jest. Tiana była zwykłą dziewczyną pracującą na wiele zmian w Nowym Orleanie, która księcia dopiero poznała, który był przemieniony w żabę, ale trudno. I chociaż przez cały film była zamieniona właśnie w żabę, pod koniec filmu zostaje człowiekiem już na zawsze, więc spełnia warunek człowieczeństwa, spełnia warunek sławy, będąc bohaterką główną w swoim filmie oraz spełnia warunek pochodzenia, zostając księżniczką poprzez małżeństwo. 10. księżniczką jest Rozpunka z filmu Zaplątani z premierą w 2010 roku. Zostaje bez żadnego ale księżniczką, ponieważ spełnia wszystkie trzy warunki. Ponieważ przez cały film w sumie jest zwykłą dziewczyną, ale pod koniec się okazuje, że jest zaginioną księżniczką. Chociaż czy ja wiem, czy pod koniec przez cały film mieliśmy subtelne podpowiedzi na temat tego, no, że ale ona wiesz, jest zaginioną my wiemy, ale ona o tym nie wiedziała. Nie wiem, chociaż czy ja wiem, subtelne na początku samym widzimy, jak ona zostaje porwana z książęcej kołyski. Co tam subtelne? No właśnie. O subtelności wiesz, możemy tu zapomnieć. Chyba, no tak, że ktoś nie widział pierwszych 10 minut filmu, wtedy pardon. No tak, ale chodzi o to, że my o tym wiemy, ale ona o tym nie wie, nie? Myślę, o tym że jest nie wie, ale myślę, nie? Że powinna już zacząć się trochę domyślać po tym, jak założyła koronę na twarz. W sensie na twarz, przepraszam, na głowę. Ale żaba jej powiedziała, że nie pasuje i ona uznała, tak, że też słuchaj nie pasuje. Słuchaj się, żeby pić zimną wodę z kranu i dostać zapalenia płuc. Niektórzy wolą się, niektórzy wolą chodzić gołymi stopami. Po... Jaka żamba, kameleon. Owszem, ryba, czytaj dalej. Jest główną bohaterką, jest też człowiekiem, więc spełnia wszystkie warunki, które są podane, więc zostaje księżniczką Disneya. Fajną ciekawostką jest też to, że gdzieś w tłumaczeniu ktoś popełnił błąd, ponieważ Rapunzel, właśnie z oryginału Rozpunka, oznacza pewien rodzaj sałaty i po polsku, teoretycznie rzecz biorąc, miała się nazywać Rozpunka, tak jak właśnie rodzaj sałaty. Yeah. 11. oficjalną księżniczką Disneya jest Merida z filmu Merida Waleczna z roku 2012. Merida jest księżniczką, a także główną bohaterką w swoim filmie razem ze swoją matką. Jest również przez cały film człowiekiem. Więc to pozwala jej spełnić wszystkie trzy warunki potrzebne do zostania koronowaną księżniczką Disneya. Warto też wspomnieć, że dotychczas jest jedyną koronowaną księżniczką pochodzącą ze studia Pixar, które do Disneya należy. 12. i ostatnią na ten moment oficjalną księżniczką Disneya jest Vaiana z filmu pod tytułem Vaiana i Skarb Oceanu, który swoją premierę miał w roku 2016. Vaiana, używając tego samego przejścia, które wytyczyła Pocahontas, jest córką wodza, co pozwala jej spełnić warunek dotyczący pochodzenia. Jest również główną bohaterką w swoim filmie oraz człowiekiem przez cały film. Tym samym udaje jej się spełnić wszystkie trzy warunki wymagane do koronowania jej na oficjalną księżniczkę Disneya. Na całym świecie Vaiana jest znana jako Moana, jednak w Europie to imię jest zastrzeżone jako imię włoskiej aktorki filmów pornograficznych. Także nie było to możliwe ani na miejscu, aby w Europie tak nazywać główną bohaterkę filmu dla dzieci. 13. nieoficjalną księżniczką Disneya jest Raya z ostatniego filmu Disneya, Raya i Ostatni Smok. Raya spełnia wszystkie warunki, aby zostać koronowaną księżniczką. Warunki dotyczące pochodzenia. Można nawet odhaczyć dwa, bo nie tylko uwaga, jest spoiler. Bo nie tylko jest księżniczką z urodzenia, ale także dokonała heroicznego czynu. I tutaj jest spoiler, jeśli ktoś nie oglądał filmu, tak? No, spoiler, duży spoiler. Tak, więc... Przewincie sobie 10 sekund. Tak.
Łączy wszystkie krainy i uwalnia wszystkie smoki, przywracając je do życia. Co skutkowało przywróceniem ery pokoju w całej jej krainie. Magic. Super. Jeśli jednak chodzi o księżniczki Disneya, to nie wszystkie są i nie wszystkie będą oficjalne. Jednak niektóre z nich już nimi były. Mowa tu o wspomnianym wcześniej dzwoneczku i o Esmeraldzie, o której akurat wcześniej nie mówiliśmy. Czemu jednak zostały wykluczone? Odpowiedzią są koniec końców pieniądze. Dzwoneczek oraz Esmeralda zostały wycofane po cichu z serii Disney Princess, a ich miejsce zajęła Tiana. Dzwoneczek został wycofany wcześniej i on został wycofany z tego jednego prostego powodu, że dostał własną serię Disney Pixies. Jednak Esmeralda nie miała tyle szczęścia i została z niczym. Mimo, że spełniała warunek sławy, będąc jedną z trzech głównych bohaterek w swoim filmie, oraz spełniania zwalnych człowieczeństwa. Prawdopodobnie już Disneyowi nie spodobało się to, że tak średnio była w stanie wykonać warunek pochodzenia, ponieważ była cyganką, nie miała perspektyw na ślub z księciem, a jej czyny, mimo że były dość odważne i walczyła w słusznej sprawie, nie były dość heroiczne, aby Disney stwierdził, że tak, możemy to zaliczyć. Prawdopodobnie też odpowiedzią są tu pieniądze, ponieważ nie była na tyle popularna, żeby zarobić na niej więcej. Jak zawsze, w sumie nie. Też jest Jane Porter z Tarzana. Też kiedyś była rozważana do kategorii oficjalnej księżniczki. Jednak pomysł został odrzucony z wielu powodów. Jednak takim najgłówniejszym powodem... Poza pieniędzmi. Oczywiście, tutaj pieniądze zawsze grają rolę. Jest fakt, że jej sukienka oraz włosy były bardzo podobne do Belli. I sama Jane nie była aż tak popularna, no i w sumie nie zrobiła jakiegoś takiego super heroicznego czynu. Była jedną z głównych postaci w Tarzanie, jednak jej wpływ na całą historię fabułę prawdopodobnie już dla Disneya nie był aż tak istotny, żeby zrobić z nim nową księżniczkę. A po drugie, tak jak wcześniej mówiłaś o tej Esmeraldzie? Tak, no to też nie wżeniła się w żadnego księcia, więc... Tak, była zwykłą córką od Krysty Podróżnika. No właśnie, więc... I jak mówiliśmy teraz właśnie o księżniczkach, które były lub miały być, to w tym momencie wspomnimy o księżniczkach, które nie są, prawdopodobnie już nie będą, a teoretycznie powinny. Najbardziej oczywistymi są Anna i Elsa z Krainy Lodu, który zadebiutował w 2012. Oczywiście na początku filmu były księżniczkami, potem Elsa została królową i była później przez cały film, więc ona tak jakby się do tego nie zalicza. A Anna powinna, ale to nie jest kwestia tego, tylko bardziej pieniądza. Znaczy kwestia jest też taka, że Kraina Lodu sama z siebie zarabiała bardzo dużo, była bardzo jakby popularną i sprzedażową marką. Zarabiała mnóstwo pieniędzy, więc radziła sobie sama o wiele lepiej niż Disney Princess kiedykolwiek sobie będzie radzić. Więc włączanie ich nie było zbyt opłacalne po prostu. No tak, bo tak to tak jakby te księżniczki by dały je do góry, ale one by tak to... W sensie Anna i Elsa właśnie wzięłyby te inne księżniczki do góry. No tak, ale one same by tak jakby... Sprzedaż by zaszła, no bo nie byłoby zabawek tylko i wyłącznie z Krainy Lodu, bo sama Kraina Lodu bardzo dobrze się sama sprzedaje, jak już powiedziałyśmy, ale Olaf jest bardzo sprzedajną postacią, że tak się wyraża. Tak, więc Frozen samo w sobie się sprzedaje, tak, więc tutaj... A mimo wszystko one na początku filmu obie są księżniczkami, spełniają pochodzenie, są z królewskiej rodziny, są ludźmi, głównymi bohaterkami swojego filmu, więc spełniają wszystkie trzy warunki, więc powinny zostać oficjalnymi księżniczkami Disneya. Jednak po prostu, tak jak inne księżniczki nie radziły sobie najlepiej w sprzedaży, one poradziły sobie aż za dobrze, więc tymi oficjalnymi księżniczkami niestety nie zostały. Chociaż są uwzględniane w wielu produkcjach zawierających oficjalne księżniczki Disneya. Przykładem jest na przykład film Ralph Demolka w internecie, gdzie Vandellope poznaje wszystkie oficjalne księżniczki Disneya plus Annę i Elzę. No właśnie, więc niby są, ale niby nie są tak pomieszane z poprotazem. Po cichu są po prostu dodawane, nie są oficjalne, tak, bo ale nie miały, pokazują się w towarzystwie. Bo nie miały koronacji, więc po prostu są tak jakby doklejane do nich w różnych filmach, w nie różnych zdjęciach. Nie są oficjalne, ale są respektowane. Dokładnie. Fan service. Dokładnie. Kolejną księżniczką, która spełnia wszystkie trzy warunki, jest Kika Takash,
której imienia nie umiem za nic wypowiedzieć poprawnie, więc prawdopodobnie powiedziałam to źle, ale powiedzmy prościej, Kita z filmu Atlantyda i Zaginiony Ląd. Kida spełnia wszystkie trzy warunki, będąc księżniczką, jedną z głównych bohaterek w filmie Atlantyda Zaginiony Ląd i jest również człowiekiem. Jednak film Atlantyda Zaginiony Ląd nie zarobił tyle pieniędzy, ile Disney by oczekiwał. Nie zwróciło się to po prostu i Kida nie była aż tak bardzo popularna, więc tą księżniczką nie została oficjalnie. No tak, no i wiesz, bo to w sumie przez krytyków i ludzi, którzy nie zrozumieli dobrze tego filmu, tak? Wiesz, to kwestia może nie tyle, że to nie zrozumieli, czy oczekiwali czegoś innego tak. od filmu. Powiedzmy, że zawiodło ich to osobiste oczekiwania. Tak. I cały film mimo tego, że jest naprawdę świetny i serdecznie go polecam wszystkim, po prostu jakby... No nie udało mu się. Nie trafił do po prostu krytyków i do ludzi. Nie trafił w gusta, nie, tak. nie osiągnął takiego wielkiego sukcesu jak Frozen. Dokładnie. Gdzie osobiście uważam, że są filmy, które są jakościowo o wiele lepsze od Frozen. Właśnie mówię też o księżniczkach disneyowskich, które powinny być bardziej popularne niż Frozen, ale po prostu Kraina Lodu się wbiła. Po prostu. Tak, po prostu miała wyszła to coś. Dobry, miała wiesz, to po coś. Prostu wyszła w dobrym czasie, w dobrym momencie, trafiła do odpowiednich ludzi. Tak. No i wiesz, no ma to coś, nie? No bo kto nie lubi księżniczek i jeszcze, jeszcze kogoś, kto ma moce, nie? A tutaj jest połączenie. Szczerze? Nienawidzę piosenki Mam tę moc. Najlepsza piosenka ever. Nie cierpię jej. Kocham ją. Lecimy dalej. Lady Marion z Robin Hooda również spełnia warunki pochodzenia. Jednak tylko dwa. Dokładnie. No to właśnie mówię, że również właśnie te warunki pochodzenia, jednak nie jest człowiekiem. No i przez to, że po prostu jest zwierzęciem, chociaż te zwierzaki w tym filmie zachowują się jak ludzie, no to po prostu... Jest jedną z głównych bohaterek. Tak. Jest pochodzenia rodziny królewskiej, więc wszystko jest okej, ale nie jest człowiekiem. No i też nie dokonała, czynu heroicznego, nie? No ale nie musi dokonać heroicznego czynu, jeśli urodziła się w rodzinie królewskiej. No tak, no ale wiesz, tutaj czasem jak ma to i to, no to już ją bardziej biorą pod uwagę, nie? Myślę, że właśnie to człowieczeństwo zostało ustanowione, ponieważ animowanie zwierząt jest trudniejsze niż animowanie ludzi. To jest raz, to jest takie moje jakby osobiste zgadywanki w tym momencie. I też pewnie kwestia jest tego, że jakby zwierzęta nie była aż tak opłacalna. No o wiele łatwiej jest zrobić lalkę księżniczki, która wygląda jak człowiek, niż lalkę takiego lwa. Taką puszankę łatwo zrobić. A po drugie, no wiesz, jakby to wyglądało, wiesz, masz wszystkie księżniczki Disneya, a tu nagle bum, zwierzę, nie? Między nimi, to tak też. Maskotka. Kolejną księżniczką, która była bardzo blisko swojej koronacji, jest Giselle z filmu Zaczarowana. Giselle jest księżniczką, która była właśnie w swojej baśni, miała ożenić się z księciem. Jest główną bohaterką swojego filmu, więc już mamy sławę. Jest również człowiekiem przez cały film, więc co im przeszkodziło? Ogólnie rzecz biorąc, znowu pieniądze. Ponieważ dołączenie wizerunku Giselle do oficjalnej księżniczki Disneya wiązałoby się też z kosztami opłacenia po prostu wizerunku aktorki, która grała Giselle przez dużą część filmu, ponieważ Giselle jest nie tylko animowana w 2D, ale również jest grana przez ludzką aktorkę, która nazywa się Amy Adams. Trzeba byłoby jeszcze jej hajsy zapłacić. Tak, trzeba było po prostu płacić za użycie jej wizerunku. No. Więc po prostu Disney stwierdził, że to jest warte więcej zachodu niż pożytku. No, więc po prostu nie jest. Kolejnym przykładem jest Vandelopa von Zux z filmu Ralph Demolka. Pod koniec filmu zostaje księżniczką mistrza cukiernicy. Znaczy nie tyle co zostaje, co okazuje się, że była nią zawsze. No tak, bo nikt o tym nie wiedział, no bo ten koleś... Król Karmel, który tak naprawdę, spoiler, był Turbo, który przyniósł się z innej gry. Tak. Zainfekował grę i zmienił jej kod. Tak, i dlatego przez większość czasu nikt nie wiedział, że jest, dopiero pod koniec była. Ale no na przykład tak jak mówisz, w Ralphie Demolce uznają ją za księżniczkę i śpiewa swoją własną piosenkę wreszcie. Dzięki temu uznali ją za księżniczkę, bo jak śpiewa, to jest księżniczką o swoich uczuciach. Można tak, albo że... Jednak nie jest uznawana za oficjalną księżniczkę, między innymi, że była główną bohaterką. Była. Mamy sławę. Jest człowiekiem. Wygląda jak człowiek, zachowuje się jak człowiek, jest określany jako człowiek, więc jest człowiekiem. I również z pochodzenia z księżniczką okazuje się, że jest. Jednak w tym momencie również przeszkodziła jej sława nie w filmie, a poza nim w naszym świecie. Ponieważ marketingowo Vandelopa nie sprzedawałaby się tak dobrze.
Tak, a po drugie, no tak jak mówiłam, no, masz księżniczki, które są takie wszystkie, ona jest taka i wiesz, jakby to no, wyglądało. No byłaby ich maskotką. Tak jak ta, byłyby dwie maskotki. No nie, jakby tak wiesz, jakby, no. Jakby nawet były dwie takie same, ładnie by je ustawić po bokach, to nawet ładnie by się komponowały. No, może by się jakoś tam wbiło, nie? Ale no wiesz, na przykład tak samo jest, że wiesz, mówią, że czy wszyscy ci mówią, że twoje problemy rozwiąże pojawienie się dorodnego samca? Tak, jakiś nonsens, nie? No to jest księżniczką, no nawet same księżniczki mówią, że jest księżniczką. Jednak to nie od księżniczek... Nie od księżniczek zależy podjęcie decyzji, no, ale no wiesz, to jednak dział marketingu. No to wiesz, ale jednak Disney to tam powiedział, nie? No bo przecież one same z siebie tego nie powiedziały, tylko no Disney za nie to powiedział. No tak, no, ale dział marketingu się z tym nie zgadza i nie może ich ściągnąć do oficjalnych księżniczek. Mimo, że wszystkie spełniają warunki, nie mogą stać oficjalnymi księżniczkami. Szkoda. Jest mnóstwo bohaterek istnienia, które pochodzą z królewskich rodzin, powinny mieć miano księżniczek, albo były chociaż głównymi postaciami swojej opowieści i dokonały niesamowicie odważnych i ważnych czynów. Nie zaliczają się, bo nie są popularne. No niestety. Tak naprawdę nasza lista jest dość krótka i okrojona, można by było to ciągnąć więcej. No. No wiesz, tak samo jak jest z tym, że wiesz, to są księżniczki Disneya, a tak naprawdę niektóre są księżniczkami. W tym momencie są księżniczki, które można określić księżniczkami jakby z Disneya, ponieważ tak. Disney wykupił niektóre firmy i marki, na przykład Anastazja, która no pochodziła z innego studia, które zostało kupione przez Disneya. W tym momencie teoretycznie rzecz biorąc jest określana jako księżniczką Disneya, co prawdą nie jest. No właśnie. I też nie ma jej wieku oficjalnej, nie? No bo tak. Jest z innego studia. Więc myślę, że możemy zakończyć na tym, że oficjalnie jest 12 księżniczek, być może będzie 13, kiedy w końcu koronacja Rai się odbędzie. I myślę, że tym akcentem kończymy. Życzymy miłego dnia albo nocy, zależy. Dziękujemy za oglądanie, życzę miłego dnia i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o naszym dzisiejszym występie. Bye!